Kiedy byłem dzisiaj w pracy, w nocy, myślałem, chodziłem i myślałem o tym naszym umiłowanym Ojcu, o tym Ojcu, który stworzył tą ziemię, który uczynił to wszystko dla człowieka, aby człowiek mógł z tego też korzystać i korzystając z tego mógł wielbić swojego Stwórcę za to, co Bóg dla niego uczynił. I wdzięczny Bogu mogłem myśleć sobie, jak wiele dobra uczyniłeś Boże człowiekowi. Ale oczywiście też smutek ogromny napełnił serce, kiedy patrzę na ludzi, jak temu Bogu właśnie dzisiaj dziękują, jak mu chwałę oddają. Jak młodzi ludzie czczą właśnie swoje święta, święto śmierci przerażające. Oddają Bogu chwałę. Nazywają nawet tą ziemię, jakieś ulice swoimi imionami. Oddają sobie chwałę. A kto myśli o Bogu? Kto pomyśli o tym, że ten Ojciec, ten Bóg Wszechmogący, który daje to wszystko i codziennie daje tej ziemi słońce, daje deszcz, daje wszystko, co potrzeba, żeby mogła wydawać plony. Kto pomyśli o Jego radości dzisiaj w tym kraju bałwochwalstwa, wielu naprawdę ciemnych praktyk, które się dzisiaj dokonują. Tak pomyślałem, że ci, którzy chcą zbliżyć się do Boga, będą musieli zaznać też Jego smutku, będą musieli zaznać tego widzenia Jego oczu. Dzięki Bogu za to, że to jest też częściowe, bo gdyby włożył to całe na człowieka, nikt by to nie poniósł. Gdyby włożył to na wszystkich ludzi na tej ziemi i oni wszyscy by musieli w jednym czasie umrzeć, nie byliby w stanie tego ponieść. Tego, co czuje Ojciec, kiedy patrzy na tą ziemię. Ale również On mówi o tym, że mówi o swoim Synu wyraźnie. I mówi o tym, że wieść przez tą ziemię o Jego cudownym Synu nigdy się nie zakończy. Dopóki będzie ta ziemia, będzie szła wieść o wyzwoleniu. Chciałem tym się z nim dzisiaj z wami podzielić. Chciałem się podzielić tym, że przypomnieć sobie i wam to, że mamy Jezusa Chrystusa. Że mamy Jezusa Chrystusa jako schronienie. Jako schronienie nas przed Bożym gniewem, ale też schronienie nas przed tymi mocami ciemności, przed tymi złymi duchami działającymi w okręgach niebieskich. Że Bóg dał nam schronienie. Nieraz myślę i patrzę, kiedy patrzę na ten 6 rozdział listu Pawła do Efezjan, patrzę na to, ileż ten człowiek miał objawienia Bożego. Jakże on widział rzeczywiście te moce ciemności, które tu fruwały. Czy nie jest dzisiaj to, nie ma być naszym udziałem, nie ma być świadomością naszą, że poruszamy się w duchowym wymiarze, że im bardziej duchowo wchodzimy w sprawy Boże, tym więcej powinniśmy być czujni i trzeźwi, aby te moce ciemności, aby to schronienie nasze było pewne, żebyśmy rzeczywiście byli w miejscu schronienia przed tymi wszystkimi rzeczami ciemnymi, przed tymi wszystkimi duchami. Jeden zły duch byłby w stanie nas od tego diabła, byłby w stanie nas powalić. Ale mając Jezusa Chrystusa, może on ich wysyłać milion, nie są w stanie nam zrobić krzywdy, bo jesteśmy w miejscu jedynego schronienia. Kiedy myślałem o tym właśnie schronieniu, to myślałem o naszych uszach, o naszym sercu, o naszym umyśle, ale myślałem o tym, co z zewnątrz też przychodzi, o tych czynnikach, które z zewnątrz na nas napierają. Ale też myślałem o tym, i to było też często i mówione, woli przypomnienia, o tym największym naszym napastniku na nas, naszym wrogu, o tym, co dzieje się w sercu człowieka, o tym, co powinno być martwe, a jednak często jest żywe, o tym buncie, złości, nastawieniu, kłamliwej mowie, pysze, dumie, nieprzebaczeniu. Tym, co napiera na człowieka od wewnątrz, nim mniej ma w sobie świadomości Boga. Im nie przebywa, nie przebywa w tej śmierci, w tym rzeczywiście śmierci i życiu w Jezusie Chrystusie, tym więcej tych napastników przybywa i jeden jest w stanie go każdego z nas powalić, a to dopiero ich oni wszyscy. Dlatego Bóg do nas mówi wyraźnie, nie masz innego miasta, jak tylko to miasto Jezusa Chrystusa. Otwórzmy 57 psalm.
To, co się dokonuje, jeszcze raz przypomnę, to, co się dokonuje wokół nas, czego jesteśmy niestety naocznymi świadkami, tego, jak ludzie oddają się diabłu, robią to dla zabawy, a jednak wykonują te praktyki, powierzają swoje dusze, oddają swoje życie diabłu. To, co się dokonuje, to nie jest coś, co tylko ci biedni, słabi ludzie niestety robią, bo my jesteśmy takimi mocarzami. O, duszo, gdyby rzeczywiście nie Chrystus, to każdy z nas by cały czas tym siedział, cały czas nas by to wykonywał. Iluż wierzących ludzi dzisiaj praktykuje zabawę z diabłem, iluż dzisiaj wierzących ludzi bawi się z wrogami, w kółeczku sobie chodzi, wrogami jego duszy. A iluż się schroni, iluż będzie na tej wąskiej drodze, gdzie jest schronienie w Jezusie Chrystusie, iluż będzie szło dalej tą wąską drogą. 57 psalm, 2 werset. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twoich skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. On tutaj woła, Dawid, wyraźnie widzimy, zmiłuj się nade mną, Boże. Wołał Dawid z wielkim, wielkim rozrzewnieniem w swoim sercu. Zmiłuj się nade mną, wiesz, kim jestem. Zmiłuj się nade mną, bo na ufności w Tobie polegam i chcę Tobie ufać do końca, że w cieniu Twoich skrzydeł zaznam schronienia. Jak dzisiaj my ufamy Bogu. Jeśli Go nie znamy, to jak Mu ufamy? Nie można ufać temu, kogo się nie zna. Jeśli się Go zna, można Mu zaufać. Dlatego Bóg mówi, poznajcie mnie i zobaczcie, jakim jestem Bogiem. A jeśli będziecie mnie poznawać, ufajcie mi jeszcze więcej, bo u mnie jest jedyne Wasze schronienie. U mnie wasz umysł rzeczywiście dozna schronienia. Wasze serce tego schronienia dozna. Aż przeminie nieszczęście. Aż przeminie to wszystko, co się dokonuje. Cały czas na tej ziemi dokonuje się straszne nieszczęście. Straszne nieszczęście. Dusze ludzkie idą, oddają się diabłu. To jest straszne nieszczęście. Kiedy patrzałem dzisiaj na młodą osobę oddającą się diabłu, pomyślałem sobie, ja aż wyrwało mi się z ust. W ogóle wiesz, co robisz? Ty w ogóle masz świadomość tego, jakim jesteś strasznym nieszczęściu? W jakim strasznym nieszczęściu jest twoja dusza? I myślę, że tego doznają ci, którzy naprawdę chcą się zbliżać do Boga. Doznają, jakie nieszczęście dokonuje się. Jaka straszna rzecz się dokonuje. I myślą sobie w tym momencie, Boże, Ty jesteś po prostu niesamowity. Jesteś tak długo cierpliwy. Ale można powiedzieć, to patrzymy na ten świat, patrzymy na ludzi z tego świata i mówimy, no tylko tamci są w tamtej kategorii, ale kiedy patrzymy na siebie, zbadajmy się i zobaczmy, czy nie jesteśmy jakimś kawałkiem tego nieszczęścia. Czy jesteśmy raczej szczęściem, które się dokonuje na tej ziemi? Czy jesteśmy raczej radością, szczęściem naszego Ojca, które się dokonuje na tej ziemi? Gdzie wchodzi do tego miejsca, można powiedzieć, patrzy na swojego Syna i widzi w tym miejscu nas. Bo jedyne miejsce szczęścia, jedyne miejsce zaufania, my wiemy, gdzie jest. To jest Jezus Chrystus. Jedyne miejsce szczęścia na tej ziemi jest Jezus Chrystus. Jedyne miejsce szczęścia Ojca, które dał na tej ziemi, jest Jezus Chrystus. Wcześniej był ogród Eden. Wcześniej było miejsce bardzo dobre, z którego człowiek mógł zażywać szczęścia. Ale od czasu grzechu, który tam się dokonał, przez całą tą ziemię idzie potężne nieszczęście z pokolenia w pokolenie. Nieszczęście śmierci, nieszczęście grzechu, nieszczęście obłudy, nieszczęście wszystkiego, całego brudu, który tu się dokonuje. Dlatego Bóg mówi, już teraz nie będziecie mieli miejsca na tej ziemi. Mówi, już teraz nie znajdziesz sobie miejsca na tej ziemi. Nie znajdziesz sobie miejsca geograficznego odpocznienia. Nie znajdziesz sobie gdzieś tam położenia jakiegoś. Nie znajdziesz żadnego takiego miejsca już na tej ziemi. Ta ziemia jest brudna od grzechu. Tu jest pełno brudu, tu jest pełno znieważenia mojego świętego imienia, Bóg mówi. Ale umiejscawiam ci miejsce, które jest tam w niebie. Jeśli będziesz sercem swoim w niebie, to tamto miejsce jest. Tam jest ten właśnie mój Syn, siedzący po mojej prawicy. Nie szukaj brudu na tej ziemi. Znajdź czystość w Jezusie Chrystusie. Bóg mówi i zaufaj mi. Dlatego właśnie życie chrześcijanina jest życiem wiary, ale życiem właśnie takiej ufności. Kiedy spojrzysz na prawdziwie wierzącego człowieka, powiesz ty człowieku, jesteś niesamowity. Ty jesteś, po prostu masz coś, czego inni nie mają i to jest ufność. To jest wiara i to jest właśnie wspaniała cecha prawdziwie wierzącego człowieka, prawdziwie oddanego Bogu człowieka, że on ufa pomimo wszystko.
chociaż widzi cały brud, chociaż widzi to wszystko i nieraz by się wyrwało. Panie Boże, stąp i zrób tu porządek. Ty jednak ty ufasz Bogu, że przyjdzie ten dzień. Ufasz Bogu, że Bóg ma swój plan. Jeszcze ma jeszcze plan łaski dla tej ziemi. 91 psalm, otwórzmy. Trochę pochodzimy po psalmach, zobaczymy, jak to Dawid przeżywał, jak to psalmista pisze o tym z głębi swojego serca. Otwiera się też i przed nami. 4 werset. Piórami swoimi okryję Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Zobaczcie, Bóg mówi wyraźnie przez swoje słowa. Okryję Cię, znajdziesz u mnie schronienie. Wierność Jego. Nawet zobaczcie, Jego wierność. Nasza wierność jest jednym elementem, ale Bóg widzi, ile razy już zawiedliśmy. Dlatego Bóg mówi, moja wierność jest tarczą i puklerzem. Jakie jest zadanie tarczy, jakie jest zadanie puklerza w bitwie, w dłoniach żołnierza? Jakie ma zadanie? Ochronić. Tarcza i puklerz. One mają obydwie ochraniać. Można było powiedzieć, tarczą i tarczą jesteś, Boże, Ty dla swojego ludu. To w Twoim imieniu jest właśnie nasza ochrona. Przed tym wszystkim, co się dokonuje, potrzebujemy tarczy, puklerza, schronienia? Potrzebujemy nieustannie. Będąc wierzącym człowiekiem, nigdy nie mogę powiedzieć, opieram się na tym, Jezu Chryste, co już we mnie uczyniłeś i teraz, co by nie było, przezwyciężę diabła. Jesteś Ty moim nieustannym, moim tarczą, moim puklerzem. Nieustannie Ty jesteś. Ja przy Tobie dopiero czuję się bezpieczny. Ja dopiero trzymając się blisko Ciebie, mogę odczuć tą radość dziecka przy boku swojego rodzica. Tą radość bezpieczeństwa, gdzie nie myślę, że coś mi zagrozi, gdzie nie myślę, że ktoś mnie za chwilę zabije, ale gdzie wiem, że Ty przeprowadzisz mnie przez swoją wierność, bo Ty jesteś wierny swojemu słowu. I wiecie, to jest właśnie coś, co chociażby jakieś, nie wiadomo, jakieś rzeczy wróg szykował, to człowiek ma świadomość, co to jest wierność Boga. Kto z nas dzisiaj potrafi powiedzieć na temat wierności Bożej ze swojego własnego życia? Ile świadectw mamy, zobaczcie, wierności Boga, kiedy inne schronienia padały, kiedy inne miejsca, na których wydawało nam się, że oparwszy się, nie przegramy bitwy, one wszystkie padały. Został tylko Bóg. On nigdy nie padł. Ta tarcza nigdy nie zawiodła. Chociażby nie wiadomo, jakie pociski wymyślał diabeł, nigdy nie będzie mógł przebić tej tarczy, tego puklerza. Nigdy. Może wymyślać pod koniec tej ziemi, nie wiadomo, można powiedzieć, jakimś obrazie atomowe swoje rzeczy, jakieś nie wiadomo, jak potężne bomby, jak potężne pociski. Może wymyślać, tworzyć na nowo, wytwarzać swoją machinę zabijania coraz lepszą, coraz bardziej perfekcyjną, coraz więcej zagarniającą ludzi. Ale ci, którzy są w Chrystusie, mają tarczę, której nigdy nie przebije wróg. Będzie starał się przebić ludzkie serca, będzie starał się docierać do ludzi jeszcze bardziej, ale tych, którzy powołają się, którzy staną w Jezusie Chrystusie, tych nie ruszy. Bóg jest wierny. A ta wierność to nasza twierdza. 4 Mojżeszowa. 4 Mojżeszowa i tutaj 35 rozdział. W zachwycie mogę mówić do swojego Pana, Boże, wszystko, ale Twoja wierność jest jak skała. Wszystko się kruszy, ale Twoja wierność jest niczym nienaruszalna, nienaruszalna, tak twarda, tak piękna, tak rzeczywista. Wspaniała Twoja wierność, ale święta jest Twoja wierność, czysta jest Twoja wierność, tak jasno określająca, dla kogo ona jest i kto może z niej skorzystać. 35 rozdział i tutaj przeczytajmy parę wersetów, zacznijmy od 6. Miasta zaś, które dacie Lewitom, stanowić będą 6 miast schronienia, do których pozwolicie schronić się zabójcy. Oprócz nich dacie im 42 miasta. Zobaczcie, dla kogo były miasta schronienia. My wiemy dobrze, my to już czytaliśmy nie raz, że te miasta schronienia to właśnie miały być dla tych, którzy nieumyślnie spowodowali czyjąś śmierć. Ale zobaczcie, komu one zostały dane.
zostały dane tym, którzy byli oddzieleni dla Boga, którzy mieli służyć Bogu. Te miasta były im oddane, żeby one spełniały tą funkcję. Już wtedy Bóg pokazywał, że będzie oddawał swoje miejsce schronienia tym, którzy będą mu ufali, którzy będą mu służyli, którzy oddadzą mu swoje życie, którzy nie będą żądali na tej ziemi czegoś dla siebie, dla swoich ciał, dla swoich przyjemności, ale będą robili wszystko dla Bożej przyjemności. Będą chcieli wykonywać to, co ściśle mówi do nich Bóg, co będzie Jego świętością, co będzie Jego czystością, co będzie naprawdę oddawało Mu chwałę w miejscu Jego obecności. I to też właśnie tutaj czytamy. Te miasta, sześć miast, ileż dzisiaj doznajesz schronienia, ileż dzisiaj doznajesz ucieczki w tym jednym już mieście. Ileż doznajesz tego, że masz, że Bóg nie zapomniał o tym, żeby teraz nam dać doskonałe schronienie. Mógłby nam dać przywódcę, który mógłby nad nami rządzić laską żelazną i tylko być tym przywódcą, który będzie nam dyktował rozkazy. Idziesz tam z przodu, ale on nie jest tylko takim przywódcą. On mówi, u mojego boku będziesz bezpieczny. U mego boku żaden diabeł, żadne mocy ciemności, żadne demony nie sięgną cię. Kiedy będziesz u mego boku, będziesz w tym mieście, w którym nie będzie mógł cię sięgnąć ten morderca, ten zabójca, który będzie żądał twojej krwi. To wyznaczył i strzegli, mieli strzec tego lewici. Dalej idziemy w tym rozdziale, 15 werset. Tych sześć miast będzie miejscem schronienia dla synów izraelskich, dla obcych przybyszów i dla osadników pośród was, aby mógł tam zbiec każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie. Zobaczcie, już tutaj Bóg pokazuje, że to będzie już nie tylko dla Izraela, że to będzie dla tych, którzy spowodują nieumyślnie, ale również z innych miejsc. Zobaczcie dzisiaj, czy Bóg nie pokazuje, że już teraz nie ma według krwi, już nie ma teraz według rodu, według tego, co fizyczne, ale według tego, kto jest narodzony w Jezusie Chrystusie? Nie ma tego miejsca korzystania z tego miasta, tylko ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, ale z każdego miejsca, z każdego narodu, z każdego języka mogą przyjść i skorzystać z tego schronienia. Mogą wziąć z tego miejsca bezpieczeństwo dla siebie, dla swojego domu, dla swojej pracy, wszędzie, gdzie jest. Mówię, Boże, jestem w tej pracy, nieraz znoszę do Boga swoje wołanie. Mówię, Boże, jestem w tej pracy, narażony na wiele tych duchowych uderzeń, na wiele tych rzeczy, może fizyczne, to tam już człowiek na fizyczne, to już czasami one nie są tak, jak duchowe różne rzeczy. I mówię, Boże, gdzie bym znalazł schronienie? Gdzie moja dusza, gdzie mój umysł, gdzie moje serce mogłoby zaznać odpocznienia? Jak nie przy modlitwie, jak nie przy myśleniu o Tobie, jak nie przy czytaniu Twojego świętego słowa, nawet tam w pracy. Czy to jest rzeczą tylko tych, którzy myślą sobie, że są ponadwymiarowi? Nie, to jest rzeczą pokornych, którzy mają świadomość, kim jest Bóg i w jakim świecie żyjemy i w jakim ciele jesteś i ja jestem. To jest rzeczą tych, którzy są świadomi bitwy, która się dokonuje w Tobie i na zewnątrz. O Ciebie i Twoją duszę i Twoją wieczność i moją wieczność. 28 werset tego samego rozdziału. Ponieważ zabójca miał przebywać w mieście swojego schronienia aż do śmierci najwyższego kapłana, a dopiero po śmierci najwyższego kapłana mógł zabójca powrócić do swojego miejsca zamieszkania. Zobaczcie, ten zabójca po śmierci kapłana dopiero mógł wrócić, najwyższego kapłana dopiero mógł wrócić do miejsca swojego zamieszkania i bezpiecznie tam mieszkać. Czy to nie pokazuje nam to Chrystusa? Stanąłem w podziwie, mówię, Boże, wszystko pokazuje na Twojego Syna. Już wtedy pokazywałeś. Musi umrzeć mój Syn. Jezus Chrystus, musi umrzeć arcykapłan. Musi przyjść i umrzeć, aby ci, którzy są w Chrystusie Jezusie, mogli zaznawać w żadnym miejscu, już nie w żadnym miejscu geograficznym swojego odpocznienia, swojego schronienia, ale mogli zaznawać tam, gdzie są, tam, gdzie żyją, tam, gdzie pracują, tam, gdzie chodzą, przebywają na co dzień, mogli zaznawać schronienia w Jezusie Chrystusie. Gdyby Bóg, żeby tak się nie stało, najprawdopodobniej by było tak, że mielibyśmy swoje oazy, swoje miasta, swoje miejsca, w których byśmy my żyli i byśmy oddzielali tych ludzi fizycznie od siebie, a my oddzieleni od nich pomyślelibyśmy, nie mamy kontaktu z diabłem, ale mając świadomość głębszą, że jesteśmy w takich ciałach,
które on próbuje ożywić tylko dla swojej chwały, wróg, diabeł. Mamy świadomość, żebyśmy i tak nie uciekli. Dlatego Bóg zrobił doskonały plan, zrealizował w Jezusie Chrystusie. Doskonałą rzecz zrobił. Umarł arcykapłan. A myśmy mogli wyjść z tego miejsca, gdzie musielibyśmy cały czas tkwić jak w niewoli. Mogliśmy wyjść z tego miejsca uwolnieni od tego diabła, który tylko chodzi, żeby mordować. Który chce zamordować wszystkich ludzi po kolei. Chodzi mu o jedno. Nie pogłaskać. Nie pobawić się człowiekiem. Nawet nie pobawić się z nim. Da mu wróżby, da mu czary, da mu telewizję, da mu internet, żeby zabić. Zrobi wszystko, żeby zabić człowieka, jego czas. A na końcu, żeby człowiek przerażony odchodził i mówił: niestety, porażka. Ale Bóg nie pozwolił na to. Bóg sprawił, że przyszedł, że umarł ten najwyższy kapłan. Umarł Jezus Chrystus. I powiedział: teraz wychodź i bądź wolny. Tam mogłeś mieć jakąś swoją złudną wolność. Mogłeś rzeczywiście, może wydawało ci się, że cię nie sięgnie nikt. Ale teraz w Jezusie Chrystusie nie musi ci się wydawać. Nie musisz mieć jakiegoś marzenia, żeby cię tego nie sięgnął. Nie musisz oglądać się za siebie, w sensie takim, że w lęku i obawie, że sięgnie mnie teraz diabeł, że sięgnie mnie wróg. Ale jeśli jestem w Chrystusie Jezusie, to mogę być odważny. I nie sięgnie mnie nigdzie diabeł. Nie sięgnie mnie wróg. Nie muszę odwracać się od siebie, nie muszę patrzeć na ludzi i myśleć sobie w tym momencie, że teraz dopadnie mnie ten zły od razu tak na mnie przeskoczy, nie będę cię nawet dotykać. Oczywiście mamy mieć czujność i trzeźwość w każdym momencie, ale ta nasza ochrona pełna jest w Chrystusie Jezusie. Jeśli, jak Biblia w wielu miejscach mówi, jeśli trwamy w Nim, jeśli żyjemy w Nim, ale jeśli nie, to się pełni grzechu, nieprawości i zabójca robi z nami, co mu się żywnie podoba. Morderca może z nami sobie robić wtedy, co mu się podoba. Ale jeśli w Chrystusie, nic nie może. Palcem nie może nas dotknąć. Nic nie może, bo umarł i zmartwychwstał arcykapłan Chrystus Jezus. Psalm 17, wiecie, to mnie tak mówię: Boże, wspaniała prawda z tego płynie. Wspaniała rzecz. Boże, pokazywałeś już, że będzie musiało się to dokonać. Że to musiało się stać. I stało się to w Jezusie Chrystusie. Kiedy dotykasz, może w swojej pracy tego nie widzisz. Ja niestety gdzieś ocierając się o to, widzę rzeczywiście, ocieram się wiele ciemności. I mówię wtedy: Boże, kto mnie zachowa, żebym nie przyniósł tego do swojego domu, żebym niczego nie wniósł do dzieci. Wielu ludzi wnosi na dzieci swoją ciemność, siedzą w grzechach, a później biorą te dzieci na swoje ręce i myślą sobie: nic to nie przeszkadza. Później wnoszą do domów rodzice bardzo wiele ciemności, dlatego że bawią się z ciemnościami w swoich miejscach pracy, bawią się z pożądliwościami w swoich miejscach pracy i później przynoszą to do domu, a później mówią: jak to jest możliwe, żeby moje dzieci tak daleko odstępowały, tak znienawidziły prawdę. A Bóg mówi: czy dbałeś? Czy przebywałeś w moim schronieniu tam, gdzie byłeś? I czy to schronienie wnosiłeś do domu? Czy wyszedłeś z bezpieczeństwem dla swojego domu, z pokojem? Czy raczej z wojną i z wrogiem, który wszedł razem z tobą tam? Psalm 17, 7 werset, czytamy z kolei: okaż cudowną łaskę swoją, zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy twojej przed wrogami swoimi. Jeśli dzisiaj nie ma w duszy człowieka wołania, jeśli nie ma z jego życia wołania: schroń mnie Boże, okazuj na mnie cudowną swoją łaskę. Łaska sama w sobie nikogo nie ochroni. Oni nie będzie w stanie ochronić żadnego człowieka, jeśli ta łaska nie zanurza w śmierci i zwycięstwie na krzyżu Jezusa Chrystusa i naszej śmierci tam wraz z Nim. Żadna łaska, nawet najpiękniejsze mówienie o wspaniałej łasce, jest niestety bez mocy. Dopiero Chrystus Jezus ma moc. Dopiero łaska w Nim, łaska trzymania się Jego zwycięstwa, trzymania się Jego bezpieczeństwa daje nam to, że możemy w prawicy Jego czuć się bezpieczni. Zbawco tych, którzy szukają schronienia. Jak dzisiaj szukamy, jak dzisiaj szuka schronienia. Jak dzisiaj ja szukam schronienia. Jak szukamy go? Myślimy sobie: poszedłem na społeczność, będę wśród ludzi wierzących, fajnie, troszeczkę nabiorę odwagi, troszeczkę nabiorę tej świadomości może gdzieś tam, może nabiorę troszeczkę pewności,
Żadne to schronienie, jeśli nie nabierzesz Chrystusa, jeśli nie staniesz w obecności Chrystusa, jeśli nie naprawdę nie, ten Chrystus nie stanie się wszystkim w Tobie i przez Ciebie ku chwale Boga. Żadne masz schronienie. Dzisiaj muszę Ci powiedzieć i sobie tak samo mogłem powiedzieć, że jedyne schronienie to jest wtedy, kiedy upadniesz przed Bogiem w pokucie, w uniżeniu i powiesz, że ja już nie ja żyję, ale Ty Jezu we mnie i przeze mnie. Nigdy te słupki, gdybyśmy mieli patrzeć na wykresie, nie będą się równać, jeśli chcesz być dzieckiem Bożym. Słupek Twój będzie zawsze musiał być przy zerze, a Chrystus wysoko wyniesiony. Nigdy nie będą się równać. Jeśli się równają, to jesteś w strasznym oszukaniu. Ale jeśli rzeczywiście masz świadomość tego, co mówi Jan, Chrzciciel, kiedy słyszy o tym Mesjaszu, o tym Chrystusie, jak działa, to wtedy rzeczywiście możesz powiedzieć, ja staję się mniejszy, on jest wywyższony. On musi być wywyższony. To jest właśnie nasze schronienie. To jest nasze umocnienie. To jest nasza warownia. 64 psalm jeszcze. Im więcej żyję na tej ziemi, tym bardziej jestem coraz bardziej świadomy. Mówię, Boże, pośród czego dałeś żyć? Pośród czego dałeś przebywać? Aż nieraz człowiek by z zamkniętymi oczami chodził i zatkał uszy. Ale Bóg daje, że człowiek widzi i słyszy i wtedy jeszcze więcej wołania w serce daje człowieka. Boże, wyrwij tych, których chcesz wyrwać i przychodź szybko, Panie Jezu. 64 psalm, 11 werset. Sprawiedliwy rozraduje się w Panu i będzie szukał u Niego schronienia i będą się chlubić wszyscy prawego serca. Co tutaj mówi, co tutaj czytamy, co tutaj mówi psalmista? Sprawiedliwy rozraduje się w Panu. Schronienie w Bogu jest rozradowaniem. Schronienie w Bogu jest szukaniem radości, szukaniem szczęścia. Czy taki człowiek, który ma schronienie w Bogu, może chodzić ponury? Może chodzić zamknięty na mówieniu o Jezusie Chrystusie? Zamknięty o tym, żeby o Nim nie mówić? Żeby się Nim nie dzielić? Nie, ten człowiek będzie rozradowany. Będzie chciał mówić jak najwięcej o tym Chrystusie, miejscu schronienia, bo on ma świadomość, przed czym został schroniony. On ma świadomość tego, że za tym miastem to nie jest piękna rzeczka, ładny ogródek, wspaniałe owoce, ale ma świadomość tego, że za tym miastem kryje się straszna wojna. Z każdej strony pociski, z każdej strony bomba, z każdej strony zaminowany teren. Jak nie sięgnie ci pocisk powietrza, to staniesz na minę. Tylko w Chrystusie. Masz świadomość, tylko w Chrystusie mogę iść i zachowasz mnie od wszystkiego. Od zaminowania, od tych pocisków, od tego wszystkiego, co diabeł tu wysiał na tą ziemię i każdego dnia sieje przez różne rzeczy. Tylko w Chrystusie. I jeszcze nie dość tego, będziesz mógł, kiedy będziesz w Chrystusie Jezusie, powiedzieć innym i możesz jeszcze innych wyrwać z tego pola śmierci, gdzie już tylu leży, gdzie już tylu zabitych. Dałby Bóg, żeby jeszcze więcej było tych, którzy naprawdę zwiastują, że przejście jest możliwe, że można przez to pole przejść żywo, że można przejść i dojść zwycięsko, żywo do zakończenia tutaj na tej ziemi i odejścia tam, gdzie chce Pan. Dlatego wołam z serca, proszę Boga o to, żeby pokazał mi tego jeszcze więcej radości wlał z tego powodu, bo to jest tak ze sobą naprawdę bardzo silnie skorelowane, ze sobą złączone. Izajasza 30 rozdział. Już kończąc, Pan prowadzi, abyśmy naprawdę w dzisiejszym też czasie uciekli wrogowi, uciekli temu, który naprawdę chce zabijać, zatracać. Tam, gdzie potrzebna jest ta ucieczka, tam, gdzie jest już korzystanie z tego schronienia, niech będzie jeszcze radośniejsze, jeszcze szczęśliwsze, jeszcze bardziej świadome. To jak wielkiej sprawy Bóg nas powołał. 30 rozdział 2 wersetu. Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę Faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. Lecz opieka Faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. Zobaczcie, tutaj mówi prorok wyraźnie, mówi, jeśli szukasz, wychodzisz do Egiptu, jeśli szukasz tam swojego schronienia, myślisz sobie, moje schronienie będzie w
W ładnych rozmowach, będzie w moich przyjaciołach, moje schronienie więcej, będzie w ludziach, będzie w tym, co ci ludzie ci obiecują, będzie schronienie w moim domu, to chociażbyś się zamknął na 7 spustów w swoim mieszkaniu, chociażbyś pozamykał okna, czy pozamykała, to jednak to, co dokonywać się będzie w tobie bez Chrystusa, od środka cię zniszczy. Od środka destrukcja będzie szła cały czas do przodu. Nie. Twoje poczucie bezpieczeństwa, ścian, bezpieczeństwa zamkniętych drzwi, że nikt z ludzi nie będzie mógł się dostać, będzie tak złudne. Naprawdę złudne. Niebezpieczeństwo człowieka, jeśli nie jest w Chrystusie, naprawdę jest straszne, bo jest od środka rozwalające. Od środka będzie atakował grzech, będzie wróg atakował, będzie miał furtkę, będzie miał otwarte wrota. Ale gdy idziesz do Boga, poradź się Go. Poradź się tego Boga, jak masz się schronić. Gdzie masz się schronić? Poradź się Go, ale kiedy On ci będzie mówił, że miejsce schronienia to Chrystus i musisz umrzeć, to nie odchodź do Egiptu i nie myśl sobie, że zarobisz więcej, nie myśl sobie, że będziesz miał więcej przyjaciół, ludzi, którzy cię zrozumieją, że to cię zachowa w godzinie niebezpieczeństwa. Ale myśl wtedy o Bogu, że jedynie On może cię zachować i mnie. I to jest wspaniałe, Bóg ostrzega, w niczym innym, poza mną, nie będziesz miał już takiego bezpieczeństwa, nie będziesz miał schronienia i wtedy cokolwiek byś nie zrobił, jak byś nie zrobił, możesz nieraz nie zamknąć drzwi, możesz nieraz narazić się na to, że ktoś będzie może ci zrobić w tym czasie coś, ale mówisz, Boże, Ty jesteś moim schronieniem, moje życie już jest w Twoich rękach. Jakieś to jest odpocznienie, jakieś to jest szczęście od środka, jakiś to jest spokój. Pokój, który tylko daleko jest od Egiptu, który jest tylko w ziemi obiecanej w Chrystusie Jezusie, w tej ziemi naprawdę płynącej bezpieczeństwem. I to jest coś, co Bóg obdarzył jeszcze wieloma wersetami w Słowie Bożym, gwarancją i obietnicami tego, że jeśli będziesz u mnie tego szukać, to znajdziesz, ale jeśli będziesz tego szukać w uniżeniu, i w cierpliwości, i w prawdzie, i w Duchu Świętym, to znajdziesz. I w czystości krwi Jezusa Chrystusa, to na pewno to znajdziesz. Dzisiaj ludzie starają się pomieszać, być w Egipcie i poszukać bezpieczeństwa w Bogu. Nie da rady. Nie da rady dlatego, że Bóg mówi, nie ma, jeśli nie wyjdziesz, ludu mój, z Egiptu, to dasz się oszukać Egiptowi. Ale jeśli wyjdziesz i zaufasz mi na pustyni, zaufasz mi tam, gdzie cię poprowadzę, wtedy zobaczysz moją ochronę, wierność mojej ochrony. Ponad życie, ponad śmierć, wierność do końca, do wieczności. I chwała Bogu za to. Czuję się ogromnie, bo to daje mi poczucie w rezultacie wiarę i pewność, że jak jestem w Chrystusie, im więcej z Nim przebywam, im więcej Go poznaję, im więcej się uniżam, im więcej On pracuje we mnie, tym więcej mogę doznawać z tego, że chociażby nawet tysiące demonów stanęło i próbowało mnie pokonać, to dopóki będę w Nim, będę bezpieczny, dopóki będę stał w Nim, nic nie mogą mi zrobić, ale tylko i wyłącznie dopóki będę w Nim, w Chrystusie Jezusie. Jeśli gdzieś poza bym wyszedł na chwilkę, jak wielu ludzi sobie dzisiaj bawi się, wychodząc sobie na chwilkę na imprezy światowe, wychodząc na chwilkę na ploty ze światem, na różnego rodzaju pożądliwe myśli, daleko się wysuwają i później dziwią się, że nie mogą już wytrzymać, że już nawet nie chcą, gdzieś dopada ich myśl, żeby zakończyć temat, to niech się nie dziwią. Bóg mówił wyraźnie. Jedyne schronienie to Chrystus. Jeśli wychodzisz poza to schronienie, to nie dziw się, że jedna nabój za drugim, że można powiedzieć obrazowo, naprawdę strzała za strzałą sprawiają, że jesteś coraz niżej, aż w końcu ugodzą całkowicie i zniszczą życie człowieka, następnego na tej ziemi. Albo wyrwie się, albo spojrzy na Chrystusa i następny będzie uratowany. I mógł powiedzieć, następny będzie, że Chrystus, z Chrystusem wszędzie jestem bezpieczny. Z Nim jestem wszędzie bezpieczny. W dolinie, na górze, kiedy będzie mnie prowadził, jestem bezpieczny i nie będę się potykał, bo Chrystus jest ze mną. Amen.